Cześć, jestem Klaudia Takanono no i już witam Was w Szybkich Odpowiedziach. Napisz równania reakcji chemicznych otrzymywania soli o podanych wzorach metodą zobojętniania stosując zapis cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony. No i tutaj mamy przebieg reakcji zobojętniania i zaczynamy od podpunktu A. To jest sól, tak? Czyli ją mamy tutaj po równa się, znaczy po strzałeczce. Czyli mamy chlorek, wapnia. Najpierw zapisujemy wapń, który jest w drugiej grupie, to znaczy, że jest dwuwartościowy i chlorek. Chlorek jest z kwasu HCl, czyli ma wartościowość 1. Dajemy tu dwójeczkę, woda, kwas. No to to musi być kwas o reszcie kwasowej Cl, czyli to jest HCl. Dodać zasada, czyli to, co ma grupę OH, jednowartościową, czyli bierzemy CA OH. to ma wartościowość 2, to ma wartościowość 1, czyli będzie dwa razy wzięte. Teraz współczynniki stoichiometryczne. Tutaj mamy dwa chlory, czyli dajemy tutaj dwójeczkę. Tym samym zwiększamy ilość wodorów, których tu mamy dwa i tu mamy dwa, czyli łącznie mamy cztery, a tu mamy tylko dwa. Więc też musimy dać dwójeczkę. I to jest koniec zapisu cząsteczkowego. Zapisujemy, robimy zapis jonowy, czyli dysocjujemy te nasze wszystkie rzeczy. Ta dwójka czyczy się zarówno wodoru, jak i chloru. Ilość plusów i minusów zawsze zgodna z wartościowościami. Za cl nic nie ma, czyli robimy. Przepraszam, za CA nic nie ma, czyli 2, plus. tą dwójeczkę natomiast wyrzucamy i mamy OH minus. Znów pojedyncze CA zgodnie z wartościowością 2, plus. plus. I uwaga, tą dwójkę wyrzucamy stąd. Dlatego, że sól dysocjuje nam na metal i resztę. I anion reszty kwasowej. To znaczy, że musimy mieć tą naszą resztę kwasową, a nasza reszta kwasowa z kwasu HCL to jest zwyczajna CL, -ka. tam nie ma tej dwójki, bo jest HCL. Więc tą dwójkę w takim przypadkach wyrzucamy. No i zgodnie z wartościowością ilość minusów, woda nam się nie socjuje. I teraz skreślamy wszystko. Powinno nam zostać tylko to, co utworzy nam wodę. Jeżeli nie udało Wam się tego wykreślić, to nie znaczy, że to jest jakiś wspaniały przypadek, tylko gdzieś macie błąd. Najpewniej właśnie ze współczynnikami stychiometrycznymi. I teraz zwróćmy uwagę, że tu przy wodorze, przy grupie wodorotlenowej i przy wodzie mamy dwójeczki, tak? Współczynniki stychiometryczne. Więc to wszystko dzielimy przez dwa. I mamy H+, plus H+. OH minus daje nam to po prostu H2O. Tak? Czyli tu mamy zapis cząsteczkowy, zapis jonowy i jonowy skrócony. Podpunkt B. Siarczan 6 potasu. Czyli zaczynamy potas. Siarczan 6. Potas ma wartościowość 1. Natomiast siarczan 4 jest z kwasu H2SO4, czyli to ma wartościowość 2. Dwójeczka ląduje tutaj. Tutaj woda. Kwas, czyli H2SO4. I tworzymy zasadę. KOH. To ma wartościowość 1, to ma wartościowość 1, więc tak sobie zostaje. Po stronie prawej równania trzeba zauważyć, że mamy tutaj dwa potasy, czyli tutaj na stronę lewą również dajemy tą dwójkę. Tym samym zwiększamy ilość wodorów. Tu mamy dwa wodory i jeszcze dwa wodory, czyli mamy cztery wodory. A tu mamy tylko dwa wodory, więc też musimy dać dwójeczkę. No i znów dokonujemy dysocjacji jonowej. Tutaj tą dwójkę wyrzucamy. Zgodnie z wartościowością plus. Natomiast tej czwórki nie wyrzucamy. Bo tak jak było w przypadku tutaj te CL2 dwójkę wyrzucaliśmy, tak? Ponieważ reszta kwasowa z kwasu HCL to zwyczajna CL, -ka. tam nie ma tej dwójki. Ale w kwasie H2SO4, to reszta kwasowa to jest całe SO4. Mam nadzieję, że to rozumiecie. I tej czwórki tutaj nie wyrzucamy. Bo to ma być cała reszta kwasowa. No i zgodnie z wartościowością 2 minus. Tutaj teraz ta dwójeczka tyczy się każdego składnika. Ok. To wyrzucamy. A tu nie wyrzucamy. Woda się nie dysycuje. Wykreślamy to z tym, to z tym, to z tym, to z tym i znów mamy. Współczynniki stychiometryczne przy każdym. Tada! No i dla powtórzenia. To jest zapis cząsteczkowy, to jest zapis jonowy i zapis jonowy skrócony. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.